Cześć, ja jestem Juno i chciałabym Was zaprosić na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Thief. Podejrzane, czy to nie jest przypadkiem pułapka? Tak, już teraz nie ufam żadnym takim samotnie stojącym skrzynkom. One są podejrzane, naprawdę. Czy coś mi zaraz strzeli w twarz? O dziwo nie. Dobra, powinnam jakoś chyba tam się dostać, co? Czy nie? Nie wiem, czy gdzieś tutaj mogę cokolwiek zrobić. I to mnie troszeczkę... Aha. Spoko. Ja w tej grze bez tego wzroku takiego... bym po prostu poległa. Tak, jakieś wielkie wrota nam się otwierają. I mamy filmik. Today is the day we showed Baron Northcrest that people are the lifeblood of this city and are not to be ignored. On przecież to jest Erin. Pains and fears are soon to be at an end. I w dodatku jeszcze żywa. This is a good day. The power I gift you with here shall repel any suffering affliction that may try to claim you. Once all have been anointed, we shall share this gift to the world beyond these shores. Okej, co nas czeka? O mój Boże, jakieś... O, mogę to zerwać? Nie wiem w jakim celu. Może mam iść dalej między ludźmi. Nie mogę biegać, nie mogę skakać. To jest takie dosyć dziwne, naprawdę. Maksymalna ilość przedmiotów. Troszeczkę szkoda. Czy nie przejdę obok pana? Tak, nie przejdę. Wow! Spokojnie, oni się jakoś dziwnie przemieszczają i ja nie mam najmniejszego wpływu na to, co się dzieje w sumie. Znaczy, mogę tylko iść do przodu, ale... Mogę zbierać te... nie roślinki, tylko kamienie z tych roślinek. A poobserwujmy w takim razie. Mam tam podejść? Najwyraźniej. Po prostu w sumie nie mam chyba nic innego do wyboru. Zaraz, zaraz. Wciskam E. Garrett! What have you done? I need that. We need that! Don't you understand what I'm trying to do here? You need to stop, Orion. Stop protecting the people. Stop trying to give them a better life. You're not helping these people. You're sentencing them to death. They may feel good now, but trust me. Their bodies can't handle the primal. No! This one's mine. The Rat King! Czy on ma łysy placek na głowie, tak w ogóle? I've waited a long time to see you hang, Master Thief. Well, I don't need a noose. It'll be a fucking pleasure to choke the life out of you with my bare hands. Well, it's about time. No nie, chyba mamy finałową walkę, co? Nie podoba mi się to. Mogę jeszcze jeden punkt koncentracji zapewne. Zużyć zdolność podczas... To by się przydało. Prędkość. Dobra, dajmy to, bo może akurat jeszcze będziemy musieli się nieco w cieniu poprzemieszczać. Dobra, chyba on nie może nas zauważyć, prawda? Mam go po prostu ominąć, tak? Ale drzwi są zamknięte, więc co ja mam zrobić?
O nie, tu jest światełko jakieś, które bardzo, bardzo, ale to bardzo mi się nie podoba. Szóstka. Mogę to zgasić, prawda? Nie ma światełka, co? O, tu mogę coś wziąć i uciekać dalej. Tutaj... O nie, maksymalna liczba przedmiotów, jak zwykle. Spróbujmy to odkręcić i to bardzo szybko. Gareth, dasz radę, człowieku. Jest! Mamy otworzoną połowę drzwi. Przemykamy tutaj. Wow! Czy ja umarłam? Serio? Czyli tak jakby jeden strzał i nie żyjemy. Czyli musimy wykazać się większą, jeszcze większą ostrożnością. No nic, to jest... Dobra, szósteczka, mamy strzały, jedną strzałę wodną. Gareth, pośpieszmy się. Uciekać, uciekać. Coś tu leżało, tak? Świecznik, ale ja nie chcę świecznika. Kurde, no. On mnie zabije, wiem o tym. Spokojnie, Gareth, spokojnie. O nie, maksymalna liczba przedmiotów, spokojnie. Wezmę sobie to, ale ja chcę jakieś strzały. No, co jest? No nie, no ja serio tego nie rozumiem. Jak ja mam tu niby przejść? Zaraz, rozejrzę się tym takim wzrokiem. Dobra, trzeba się jakoś skupić konkretnie, na poważnie. I tak, bym chciała to odkręcić. O nie, on tu zaraz strzeli, wiem to, czuję to po prostu. Nie podoba mi się to, wiecie? Spróbujmy szybko. Proszę cię, gro, bądź dla mnie dobra. Jest, jest, okej. Przytrzymamy y. Aha, nie wiem, co to właściwie daje. Nie! No kurczę! Wiecie co, wydaje mi się, że najlepszym sposobem będzie, jak już przejdę tego bossa tak jakby bez was i wrócę do was, jak będzie po wszystkim. No i wreszcie mi się udało. Przyznam, że w momencie, gdy wyłączyłam nagrywanie, gra, właściwie ta walka wydała się jakaś z dzieci niełatwa. Nie mam pojęcia, od czego to zależy. No ale cóż, nic na to nie poradzę, po prostu tak jakoś wyszło. No ale co, ten odcinek chyba taki krótki nie będzie, więc... Dajemy, kontynuujmy. To nie miało sensu, ale nieważne. Tak, jestem sama pod ogromnym wrażeniem, że udało mi się przejść tę walkę. W sumie kilka razy już zdążyłam zwątpić, że dam radę, ale dobra, tam to szczegół. Zawsze tak mam, jak jest jakaś w grze konkretniejsza walka czy coś. They came this way while I dealt with the general. That sea air I could smell. The exit must be near. Mamy rozdział 8, to od razu pierwsze co to zapis. Dobra, opuścić tunele musimy. No, nie jesteśmy sami, świetnie, co? Spokojnie, spokojnie, może nas nie zauważył. Ta, na pewno. Chciałabym. Czy mam coś... O Boże, te dźwięki. Czy to jest w ogóle daleko? Jakbym zaczęła biec, to bym nie dobiegła.
to jest według mnie w ogóle głupie, że ja nie mogę ich ogłuszyć, ani w sumie nic im zrobić. Czyli tak, prosto mam iść. O nie, to takie będzie pewnie trudne. Czyli co, mam wlec się za nim, tak? Nie no, damy radę, tylko żeby się nie odwrócił i nie chciał zawrócić. Na szczęście jest mądry i nie zawrócił. O mój Boże, dalej tego punktu docelowego się nie dało zrobić? Serio? Dobra, on nie może nic podejrzewać. Nic o nic. O mój Boże, ale to jest przerażające dosyć. W ogóle cały ten taki moment ze skradaniem się za nim. Mogę go zabić? Wow, ale on się... kiwa okropnie. No nie, świetnie. Aha, takie coś. Okej. Okej, przepraszam was za to cięcie, ponieważ gra mi się zacięła, więc... tu nie można pójść. O, tu jest jakieś coś. O, i tu mogę wejść. Okej. O nie, on jest teraz za nami, to powinnam się chyba pośpieszyć i to nawet bardzo. O mój Boże, zamek, mam otworzyć zamek. No i przepraszam was za to cięcie w każdym bądź razie. Nie cierpię tych zamków, jeszcze jak wiem, że coś jest za mną. No, ten odcinek będzie tak troszeczkę pocięty. Ale dobra, tam, wow, i gdzie ja mam... Wow! Nie! Gareth, spokojnie. Wow, zupełnie się go tu nie spodziewałam, jeśli mam być szczera. O nie, tu jest jeszcze jeden. Mój Boże, mapa i gdzie mam iść? Powinnam teraz pójść w prawo, tak? Dobra, to może ja najpierw zapiszę grę. O mój Boże, te emocje, to jest coś okropnego. Co on robi właściwie? Pewnie nie uda mi się przemknąć obok niego, co? A no właśnie. Bo coś tutaj się wszystko wali z tego, co widzę. Tak, musimy być bardzo, ale to bardzo ostrożni. Nie wiem, gdzie ta droga za nim nas w ogóle doprowadzi. No idź już. Może spróbuję go jakoś wyprzedzić, co? Zapiszę jeszcze raz. Niech będzie tutaj, bo czemu żeby nie? Tu są kolejne drzwi. Spróbuję stanąć obok ściany. Tak, jak on będzie wracał, to spróbuję tam czmychnąć jakoś. Mam nadzieję, że to się uda, bo... No wiecie. Nie mam lepszego pomysłu na to, jak mogą to zrobić. Okej. Udało nam się. To wiecie co, ja na dodatek tutaj jeszcze raz zapiszę, bo po prostu chcę tę grę przejść. A fakt, że gram teraz o 5 albo 6 rano, nie pomaga mi w jakimś niefejlowaniu. Tak, bo oczywiście nagrywam tę część odcinka o wiele później niż nagrywałam tamten odcinek, ponieważ miałam problemy z grą. Tak, i to nie jest fajne, uwierzcie mi. Okej, możemy tu pójść. Jesteśmy w jakimś tam miejscu docelowym. Jest. The Graven have been busy.
Another of Orion's grand ideals that'll never float. O mój Boże. Ha! Mam dostać się na ten okręt. Na ten okręt, czy może na jakiś inny okręt, co? Gareth? Zapewne będzie tu bardzo wielu strażników, tak mi się wydaje przynajmniej. O, tu jest jakieś światełko. Nie lubimy światełka, wiecie? Momencik, stąd nie doskoczy przecież. No nie przeskoczy. Mój Boże, nie wiem gdzie mam iść, ale tu chyba była jeszcze jedna taka jakby możliwa w miarę droga. Tylko, że tu jest strażnik. Jeden? Bo jeśli jeden, to może spróbuję go jakoś ubić po prostu. Nie mam pojęcia w sumie, ale dobra, to... Nie jeden. Okej, spokojnie. No nie, dobra. Wiem, to było fatalne. Jak on podejdzie bliżej... Nie, może muszę go czymś zwabić. Dobra, dam radę. Albo i nie dam rady, bo w sumie to może być takie no, dość problematyczne. Powinnam iść prosto. Mamy strzały jakieś, jedną ostrą, ale to mi się nie podoba i to naprawdę bardzo. Nie wiem, no spróbuję go jakoś zabić, co zresztą to nie mam pojęcia. No, ja... Zapewne będzie tu bardzo wielu strażników, tak mi się wydaje przynajmniej. O, tu jest jakieś światełko. Nie lubimy światełka, wiecie? Momencik, stąd nie doskoczy przecież. No nie przeskoczę. Mój Boże, nie wiem gdzie mam iść, ale tu chyba była jeszcze jedna taka jakby możliwa w miarę droga. Tylko, że tu jest strażnik. Jeden? Bo jeśli jeden, to może spróbuję go jakoś ubić po prostu. Nie mam pojęcia w sumie, ale dobra, to... Nie jeden. Okej, spokojnie. No nie, dobra. Wiem, to było fatalne. Jak on podejdzie bliżej... Nie, może muszę go czymś zwabić. Okej, mam nadzieję, że... tym razem się uda. Chociaż, wiecie co? Nie chcę przemykać między strażnikami. Spróbuję jeszcze raz tutaj, bo nie wierzę, że ta dziura tu jest kompletnie bez... Aha! Bez sensu, chciałam powiedzieć. No i proszę bardzo, znalazłam jednak coś, czego wcześniej nie widziałam kompletnie. Nie wiem nawet dlaczego, no ale dobra, tam... Mogłoby być więcej takich sekwencji ze wspinaniem się i w ogóle. No ale... O, strażnik, dobra. Poczekamy, aż sobie pójdzie. Panie strażniku, idź sobie. Dziękuję. They said iron never breaks. They were wrong. Dobra, może ja tutaj zapiszę, ponieważ nie chcę 10 razy przechodzić tego samego. Spokojnie, Gareth. Spokojnie. I can still feel Orion's touch, like his faith courses through me. Nie widzisz mnie, nie widzisz. Dobra, spróbuję to zgasić. O, tu są schody, które pewnie uratują mi życie, znając moje szczęście. No nie, no tu też jest światełko, dobra. Może tu też zapiszę po prostu.
O Boże, to jest takie tempe i jeszcze stoper włączą dla pewności. Okej. Dobra, spróbujemy jakoś tu przemknąć. Tak, nie wiem, czy to... O, tu są jakieś drzwi. The man that Orion's running from. Would he save us just to abandon us? Gods to grave holes. Do you doubt Orion? Hasn't he given us all that was promised? All. All and more. Now we owe him life for life. Tak, miałam rację, że oni tu są. Czy tutaj coś interesującego mnie jest? Chyba tak. Jest. Mamy gdzieś coś z tym. Mapa? Everyone must already be on the ship, and they took the gangplank with them. Well, there's other ways aboard. Ale jak... Jak ja mam tam wejść po prostu? Kurczę, mapa. No nie no. Tak, chyba mam pójść tutaj. O, ten pan coś sprzedaje, prawda? Jakieś strzały i różne takie ładne rzeczy, właśnie. Ja bym chciała kupić ostrą strzałę, może nawet ze dwie. Znaczy wodne strzały, ostre dwie. Gazowe to nie. Strzałę ze sznurem. No i jedzenie. Tak, jestem... Chociaż mamy dużo jedzenia. No, okej, nie będziemy już nic kupować, bo niby po co. Kurczę, nie wiem nawet, gdzie ja powinnam tutaj teraz biec. Może gdzieś tu w ogóle, co? Na przykład tutaj. Dobra, tam, na górę. Ej, wiecie co? Ja chyba tutaj już zakończę ten odcinek.